ponieważ już jest po 15:00, chcielibyśmy już rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie z pieśnią muralną, z pieśnią maryjną. To będzie już 6. festiwal organizowany w Kościele Matki Boskiej Fatimskiej Świętego Józefa w Czernicach. Organizatorami tego festiwalu jest Stowarzyszenie Gromada, Chór Gromada ze Starej Wiśniewki oraz ksiądz kanonik Jan Gus, który jest tutaj gospodarzem tej świątyni. I za chwilę przedstawię Państwu wszystkim naszym gościom program, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Również chciałabym powitać wszystkich, ale jeszcze goście wchodzą, więc jeszcze chwileczkę poczekam, a głos chciałabym oddać gospodarzowi świątyni, księdzu Janowi Gusowi. Zapraszam. Panie, oczywiście miło mi spełnić ten obowiązek powitania. To zawsze taka funkcja bardzo miła. I dlatego też witam wszystkich tutaj przybyłych do Kościoła Matki Bożej Fatimskiej, do tej świątyni. Witam wszystkich chórzystów. Cieszymy się z waszej obecności, z waszego przybycia. I dobrze, że tu jesteście. Kochani, witamy z was wszystkich. Tak, żeby to ożywić jeszcze cokolwiek, pozwólcie, że powitamy złote buki z wielkiego łóżka. Ile witamy sonatę z okolicy. Z piły witamy. Proszę że stały wyśniewki naszych gospodarzy tego festiwalu. A wchodząc do naszej świątyni, możecie zauważyć piękny obraz Pana Jezusa, serca Jezusa. To spojrzenie Jezusa. To serce otwarte Jezusa. I te dłonie wyciągnięte jako przebite. To wszystko symbol tej wielkiej miłości Boga do człowieka. I dlatego też właściwie zostaliście już w przedsionku wszyscy powitani przez serce Jezusa. I dlatego czujcie się bardzo dobrze tutaj w naszym Kościele. A chciałbym tym Kościół chociaż w kilku słowach przedstawić, bo nawet tutaj ktoś zagadnął mi, że jeszcze w Kościele tutaj nie był, bo sądzę, że no, chyba z pili chalka jeszcze nie była. Tak, to dlatego też może kilka słów, kilka zdań. Tenże Kościół był zbudowany jako ewangelicki Kościół. Po wojnie został oświęcony jako katolicki. Przyjął tytuł świętego Józefa. Stąd ten ołtarz świętego Józefa. I tak funkcjonował przez 12 lat do 1957. I właśnie w latem 1957 przemocą, zniewoleniem, siłą został przyjęty przez ówczesne władze komunistyczne. Tacy byli tutaj ludzie aktualni, którzy byli zobaczeni w to, co się dzieje tam na wschodzie, chcieli to powtórzyć tutaj także na naszych ziemiach ojczystych. I tak, kochani, od 1957 stanowił magazyn. Przebudowany na magazyn, dwupoziomowy. Na dole był to magazyn nawozów sztucznych, a zaś na górze był ten magazyn zbożowy. I kochani, po 50 latach, po takich zmaganiach, by odzyskać ten obiekt, powiedzmy, jeszcze nie było świątynią, po 50 latach udało się ten kościół odbudować i przygotować dla Króla Bożego. I właśnie w
tym, że Kościół otacza nadzieję, gdzie my tu dzisiaj jesteśmy. I życzę by ta miłość Pana Jezusa, lekarza, przez którą jesteśmy powitani, i to spojrzenie Matki na świętą z tego ołtarza zostały wyśpiewane przez wszystkich chórzystów. Żebyśmy mieli taki ton nadać tego dzisiejszego koncertu. A ponieważ miłość zawsze wypływa z serca człowieka i dlatego też śpiewajmy jak najpiękniej, śpiewajmy otwartym sercem. Niech ten śpiew zabrzmi i przebija niebiosa chwaląc Boga i Matkę Najświętszą. I może jeszcze jedno przesłanie. Cieszę się bardzo także, że dzisiejszy koncert zostanie ofiarowany Panu Bogu za świętej pamięci Leszka, który jako chórzysta w tych ostatnich dniach odszedł do wieczności. Zawsze śpiewał. W tych ostatnich dniach, bo wiadomo, nie tylko nawet dniach, a więc oczy do wieczności. Niech zatem będzie to taki hołd wieczności, że śpiewał w chórze, że był członkiem chóru, a zaś żeby jeszcze się zespolić i powiedział w takim duchu modlitwy, na początek zechcieli zaśpiewać taki hymn, taki kanał wspólnotowy. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Dyrekcją pani Liczaj.
nasze rodziny, nasi sąsiedzi, mieszkańcy Czernic i Wiśniewki, bo dla nas dzisiaj też będziemy śpiewać. Moi drodzy, porządek będzie taki. Na początku odśpiewamy wszyscy pieśń majową po górach, dolinach. Jako pierwszy wystąpi chór Gromada ze Starej Wiśniewki i was, koledzy, zapraszam już tutaj przed ołtarz. Natomiast wszyscy zaśpiewamy chór już w głębi kościoła.